Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Ojciec wszystkich wierzących Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 16 lutego 2000 roku. Po otwarciu drzwi świętych w czterech rzymskich bazylikach, wielkimi krokami przemierzamy teraz razem z Kościołem jubileuszowy szlak nawrócenia i pojednania. Jak wiadomo, jednym z najdonioślejszych i najgłębszych doświadczeń duchowych jubileuszu jest pielgrzymka. Symbol kondycji każdego człowieka, jako homo viator. Jak podkreśliłem w bulli ogłaszającej wielki jubileusz, jest ona praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. To wewnętrzne znaczenie pielgrzymki zostaje bardziej jeszcze pogłębione i uzupełnione. Przez dziedzictwo wiary i duchowości, promieniujące ze świętych miejsc, które zgodnie z dawną tradycją stanowią cel pielgrzymek indywidualnych i zbiorowych. Podobnie bowiem, jak czas, tak i przestrzeń przechowuje znaki nadzwyczajnych zbawczych interwencji Boga, i właśnie dlatego niektóre miejsca mogą ułatwić szczególnie bliskie spotkanie z rzeczywistością boską. Świadom tych głębokich duchowych treści pielgrzymki, postanowiłem w ramach obchodów jubileuszowych odwiedzić Ziemię, która w wyjątkowy sposób została naznaczona przez Boże interwencję w dzieje zbawienia. Dlatego w najbliższych tygodniach zamierzam udać się, jeśli Bóg pozwoli, z pielgrzymką do kilku miejsc szczególnie związanych z wcieleniem Syna Bożego. Na początku pragnąłbym odwiedzić Urchaldejskie dzisiejsze Tal al-Mukajar w południowym Iraku, ojczyznę Abrahama, który stamtąd wyruszył do Haranu, gdzie zgodnie z przekazem biblijnym dotarło do niego słowo pana, wzywającego, aby opuścił swoją ziemię i udał się w drogę do kraju, którą on miał mu wskazać. Na mocy tego wezwania Abraham stał się narzędziem realizacji zamysłu zbawienia, który miał ogarnąć przyszły lud przymierza, a właściwie wszystkie narody świata. Abraham posłusznie wyruszył w drogę. Wraz z nim weszło na drogi ludzkich dziejów Boże zbawienie. Trzeba zatem pójść śladami Abrahama, aby odkrywać ślady miłościwej obecności Boga u boku człowieka i na nowo przeżyć doświadczenie wiary tego którego święty Paweł nazwie Ojcem wszystkich wierzących, obrzezanych i nieobrzezanych. Dzięki swojej wierze, wyrażonej w konkretnych decyzjach, czasem wręcz dramatycznych, takich jak porzucenie ojczystej ziemi i złożenie w ofierze jedynego syna Izaaka, Abraham zyskał sprawiedliwość, która uczyniła go przyjacielem Boga, przyjął w pełni Boży plan wobec niego samego. Jego potomstwa i stał się praojcem Wielkiej Rzeszy Wierzących. Wędrując śladami Abrahama, uczymy się zatem rozumieć konkretne wymagania, jakie nakłada na nas autentyczna wiara i doświadczamy dynamizmu Bożej Inicjatywy, której zwieńczeniem będzie Chrystus. Chrześcijanie, świadomi nierozerwalnej więzi, łączącej ich ze starożytnym ludem przymierza, nazywają Abrahama swoim najprawdziwszym ojcem w wierze, i z radością wzorują się na nim, wyruszając w drogę jego śladami. Z tych właśnie względów pragnąłem udać się w imieniu całego kościoła do Urhaldejskiego, miejsca, z którego wyruszył Abraham, aby tam oddać się modlitwie i refleksji. Ponieważ okazało się to niemożliwe, pragnę odbyć tę pielgrzymkę przynajmniej duchowo. Dlatego w najbliższą środę Podczas specjalnej uroczystości wauli Pawła VI ponownie przeżyjemy razem najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama, ze świadomością, że do tego wielkiego patriarchy odwołują się nie tylko ci, którzy chlubią się pochodzeniem od niego w sensie fizycznym, ale i wszyscy, którzy czują się jego potomstwem duchowym. Po tym pierwszym etapie Będziemy mogli udać się z sercem pełnym wdzięczności do innych miejsc, w których dokonywały się kolejne wydarzenia dziejów zbawienia, poczynając od góry Synaj, gdzie Mojżeszowi zostało objawione najświętsze imię Boga i gdzie został on wprowadzony w poznanie Bożej Tajemnicy. Już dziś wzywam Was, byście towarzyszyli mi modlitwą, w tym pielgrzymowaniu, do miejsc związanych z historią zbawienia które rozpocznie się właśnie w przyszłą środę specjalną uroczystością poświęconą Abrahamowi, Ojcu wszystkich wierzących.